W sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z uwagi garażami do zwolnienia jazdy i infrastrukturą techniczną na działce nr 749-6 obręb 4 Krowosza przy ulicy Karnickiego. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5 Krowosza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji budżetu dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdem i infrastrukturą techniczną na działce nr 749-6 obręb 4 Krowosza przy ulicy Skarbnickiego w Krakowie ze względu na lokalizację inwestycji na terenie Parku Świętego Wincentego Apalu. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Niedopuszczalna jest likwidacja parku wobec zagrożenia mieszkańców Krakowa smogiem, zmniejszenie terenów zielonych prowadzi do zagłady. Może to tak zbyt widziane, ale dosadnie i wstrząsające, bo taka jest prawda. Proszę Państwa, taka propozycja właśnie, opiniowaliśmy. Gdzie to nie tak, mieliśmy wystawić opinię dla WZ, dla inwestycji, o której mówiłam wcześniej. W tym miejscu miał stanąć na terenie parku, miały stanąć dwa budynki 12-piętrowe. Tutaj, tutaj jest jeden to budynek. Tego okrągla. I tutaj jest okrągle. Tak. A to są te planowane dwa. Ścieżka w parku do więc za stosunkiem nie możemy się z tym zgodzić. Ale nie są miejsce, bo tam stoją tutaj jest dwa wysoko. Tak, nie, ja wiem, czy to jest, ale to ci istnieją. Tutaj jest, nie, nie jest na aleje wysokie, na prowadzi do. A nie koski, to jest likwidacja części parku. Tak. To jest na terenie parku. Znaczy na terenie fizycznym. Tak, fizycznie. Tak, ale jest pytanie, jest pytanie, kto ma prawo do dysponowania tym gruntem, jeżeli to właściciel składa. A kto jest? Prywatna osoba. Czyli te działki są legalne. Dlatego właśnie będziemy procedować na tym, co uchwałę o wykupienie. Czyli park jest w jakimś stopniu na terenie prywatnym. Przy Lea tam jeszcze kiedyś stał taki dom stary, który później rozebrany został. Także tam też jest działka, to jest na pewno prywatna. I to duża działka. Bo trzeba wiedzieć, że park Świętego Wincentego Apolo, który jest objęty projektem rewitalizacji i był wykonany, to było chyba jakieś 4 czy 5 lat temu, mniej więcej wtedy, to jego zakres opracowania został jakby zakończony w połowie, tam mniej więcej na wysokości pomnika, w związku właśnie z problemami własnościowymi. I na tą drugą część parku projekt jest gotowy, natomiast nie może być realizowany właśnie ze względów tych własnościowych działek, których jest tutaj kilka. To nie jest ta jedna, która jest. Ta część, która jest, że tak powiem, jasna, jeżeli chodzi o sprawy prawne, jest wpisana w rejestr zabytków? Nie. W ogóle park jako taki nie jest. Nie jest zabytkiem. Zresztą ta część, na której ta rewitalizacja została dokonana, on też nie jest terenem gminnym, ponieważ to jest teren kościelny. Natomiast tam została odpowiednio to prawnie sprawa uregulowana między zgromadzeniem księży misjonarzy a miastem i to było możliwe przeprowadzenie tej rewitalizacji na tym terenie. Natomiast na tym pozostałym, o którym właśnie teraz mówimy, no, sytuacja dalej jest niepewna. Nie widzę więcej. Poprawkę co do uzasadnienia tego projektu. Dramatycznego uzasadnienia. No bo już jesteśmy doprowadzeni do ostateczności. Ale to prawda? Przypomina Auschwitz. Tak ładnie.
No niestety, no. Tak to wygląda. Nie będziemy mieli co, czym oddychać. Nie ratuje 4 minut. No, nie będziemy mieli czym oddychać, bo nie będzie tlenu. Niezależnie od wszystkiego, często tam bywamy, w związku z tym wiemy, jak to tam wygląda. Wjazd praktycznie od ulicy Lea, no, czy wyjazd na ulicę Lea jest tak utrudniony i poruszanie po tym terenie, że tam w ogóle nie można przejechać niczym. Natomiast tak naprawdę mówiąc, ten teren, który jest planowany pod inwestycję, teraz jest zastawiony samochodami. Nie wiem, czy tak, jest to zwróciliście uwagę. Tak. Tam jest dziki parking, tam de facto zieleni nie ma. Albo w dużej części nie ma. No może aż tak źle nie ma, no, to nie dlatego, że nie ma rzucy. Ale panie przewodniczący, tam stoją samochody i na chodniku, i na ziemię. Nie, na ziemię nie stoją. Przejdźcie się państwo wieczorem. No właśnie przyszło. Co piątej gdy na gimnastykę, bo widzę, co jak stoją. Jak studentów jest bardzo dużo. Nie, oni stoją obok, na tym drugim, prawie drugim przez tą przytomnikę, niż przez ten. W każdym razie jedno jest pewne, że sytuacja drogowa również tam jest bardzo tragiczna. Zresztą sama droga też nie jest własnością miasta, to też jest działka prywatna. Zresztą przynależąca do tej samej działki, na której teraz procedujemy tą opinię do budynku. Bardzo proszę o odczytanie. Tak, niedopuszczalna jest zabudowa w terenie zieleni parku wobec zagrożenia mieszkańców Krakowa, zanieczyszczeniem środowiska. Zmniejszenie obszarów zielonych prowadzi do jednoznacznych negatywnych konsekwencji dla mieszkańców. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o głosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Przy dwóch wstrzymujących, tak? Przeciw. Przy jednym, przy dwóch przeciw? Nie. Pani Małgosia była? Ja jestem za przyjęciem. Nie, ale ja się za dwóch wstrzymujących. Przeciw. Jest policzone. Proszę państwa. Jeszcze raz. Proszę. Jeszcze. Nie, nie. Za głos. Jeden. Dwóch przeciw. Dwóch przeciw i wstrzymujących. Stwierdzam, że przy 15 głosach za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym poprawka została przyjęta. Czy jeszcze jakieś poprawki? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji.